Dzień dobry, Anna Dryjańska na temat Rozmowa Dnia, a dziś naszym gościem jest Tobież Bocheński, kandydat PiS na prezydenta Warszawy i były wojewoda mazowiecki. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Wiem, że piłką nożną się pan nie interesuje, to świetnie, bo ja też nie, ale zacznijmy od krótkiej piłki. Najbardziej w Warszawie wkurza mnie... Korki. Moja największa zaleta i wada? Największa zaleta... Um, uśmiech. Największa wada... Uh, czasem zarozumiałość. Jarosław Kaczyński to... Wybitny polityk. Wiadomości TVP czy 19.30? Żadne z nich. Ordo Juristo? Organizacja trzeciego sektora. Andrzej Duda przyczynił się do groźby anarchii prawnej w Polsce, tak czy nie? Nie, myślę, że nie. Kto jest w gorszej sytuacji? Piesi czy kierowcy? Pieś. Jaki jest adres płacu kultury? No, czy to jest Emilie Plater, czy to jest świętokrzyska, to czy Marszałkowska. Plac de filat, Plac de okej. Okay. Ale idźmy dalej. Czy rozmiar w polityce ma znaczenie? <noise> Na przykład klubu parlamentarnego na pewno. Miałam akurat na myśli wzrost, bo ten pana wzrost jest cały czas w no, debacie wiem. publicznej tak, to... podawany. Że wiem, jest pan dlaczego. wyższy niż Trzaskowski i to ma być pańska przewaga. Ale ja, ja zaznaczam, że stałem z panem prezydentem obok siebie kilka razy w życiu i nie uważam, żeby był niski. Nie wiem dlaczego internauci tak to wyciągają i komentatorzy, ale faktycznie wyciągają. Nigdy, nigdy tyle razy na mój wzrost nie zwrócił uwagi w moim życiu, jak przez ostatnie półtora tygodnia. No, zrobił pan sobie też zdjęcie z pudłami, żeby pokazać, że jest pan wyższy. Ale od pudeł z pączkami. To z uh -huh. nie było ani słowa o panu prezydencie. Uh -huh. A wiek ma znaczenie w polityce? Myślę, że tak. Myślę, że tak, bo wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości, do jakiego pokolenia na, należymy i są politycy bardzo e, doświadczeni. Jak pani mówi wiek, to mi się od razu kojarzy Karla Adenauer jako kanclerz w bardzo późnym wieku, prawda, który został. No ale z trochę robi pan dziadka. Nawet pan o nim mówi, że mógłby być młodym dziadkiem. Metrykalnym. Tak, no bo by mógł. Metrykalnie mógłby być, mógłby być, ale to jest taka uszczypliwość, dlatego że bardzo stara się przedstawiać jako taki młodzian, a już nim nie jest. No bo wie pan, że w polityce wiek się liczy inaczej. No to na pewno, no, liczy się też doświadczenie, oczywiście pewnie się zgadzam pani redaktor absolutnie. No i to doświadczenie może jest zaletą. I, Im większy wiek, tym mm. bardziej można być doświadczonym? No to nie, no, to, to na pewno, że doświadczenie e, może być zaletą, może być też e, i kulą o nogi, bo za dużo e, Pewnego rodzaju doświadczeń może powodować pewne spaczenie postrzegania rzeczywistości. Na przykład, jeżeli się przeszło za dużo negatywnych doświadczeń, to, to jest takie, możemy to różnie oceniać. Mm -hmm. to Jarosław... Nie mówię to, że adresuję to do prezydenta Trzaskowskiego, abstrakcyjnie mm -hmm. to mówię. Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk są takimi osobami, które przeszły za dużo negatywnych doświadczeń? Na pewno przeszły bardzo dużo pozytywnych i bardzo dużo negatywnych, i na pewno zmieniły zarówno Polskę, jak i społeczeństwo. Jaki świat, w którym żyjemy, każdy na swój sposób i toczą bardzo poważny spór, ale wydaje mi się, że jesteśmy w ostatniej jej fazie tego sporu. Tak? Premier Kaczyński zapowiedział, że nie chce być szefem Prawa i Sprawiedliwości na następną kadencję, czyli mu się chyba kończył w 2025 roku. Donald Tusk też nie jest już politykiem młodym eee, i wydaje się, że będzie musiał przekazać komuś innemu w pewnym momencie przywództwo na opozycji. Nie teraz, no bo został premierem, więc jest jakby na fali wzrostowej, eee, ale no w perspektywie, gdy rozmawiamy o 4, 5, 6 latach, to na pewno. Więc nastąpi bardzo duże przetasowanie w polskiej polityce, bo kiedy są takie, no to są niemalże jak dwie planety, które się, czy nie wiem, Słońca w dwóch układach, prawda, które ściągają pewne siły grawitacyjne. Jak one znikną, to nam się z tego chaosu powstanie najpierw chaos, a potem nowy ład się pojawi, polityczny. Trochę jak polityczną Biblię pan snuje, ten opowieść. <laughs> nie myślałem, że bardziej jak zagadki wszechświata z Morganem Freemanem. Mhm. Czy boi się pan, że Warszawiacy i Warszawianki LGBT rozbiją pana tradycyjne małżeństwo? Nie, nie boję się. No to Dlaczego miałem się bać? No to po co było, były te słowa? Wiem, że pan ich żałuje, no pan. Ja już wiedział, to wielokrotnie się odnosiłem do tego. Po co były ja? te słowa? Ale kuratora czy, czy, czy moja konferencja? Pana o... konferencja. No wie pani, ja jeżeli chodzi o ten mój W sensie serio, na serio pan wierzy, mm -hmm. że jakaś osoba LGBT, gay stwierdzi, okej, okay, rozbiję mm -hmm. temu panu, kandydatowi bocheńskiemu, tradycyjne no, małżeństwo? Wie pani, nie, no przecież, ale pamiętajmy, no, nie, nikt nie żyje w, w jakichś zatomizowanych jednostkach, kto nie zna innych ludzi. No ja też znam osoby LGBT, to nie jest tak. Ale to, co ja wtedy powiedziałem, to zarysowałem Podział w sensie, może niedobrze, że to zrobiłem w taki sposób, że taki doktrynalno-filozoficzny wrzuciłem w dyskusję publicystyczną, ale to dzieli wszystkie społeczeństwa zachodnie obecnie. Tak? Na przykład w Stanach mamy Trumpa i mamy Bidena, mamy demokratów i republikanów. Jedni się opowiadają za pewną wizją społeczeństwa, i drudzy się opowiadają za drugą. Jedna jest konserwatywna w tym sensie, że broni tego, co zastanę, a druga jest progresywno-rewolucyjna, czyli chce wprowadzić nowe rozwiązania, jako nie w sensie zwyczaje, czy coś istnieje w społeczeństwie, mhm. tylko chce je zalegalizować. Tak? Nie już możemy mówić na różnych poziomach, bo możemy mm -hmm. mówić o gender, mm -hmm. o małżeństwach, o związkach. No Jest dużo tych argumentów, tak? ale jako zbiory. I one się ze sobą zderzają. I to, to powiedziałem. Ja nie powiedziałem, że ja się boję, że osoby LGBT sprawią, że moje małżeństwo się rozpadnie. Wie pan, bo ja próbuję to sprowadzić do jakichś takich konkretnych, da, do, bo możemy tak, ja abstrakcyjnie rozumiem. rozmawiać o wielu okay. rzeczach. Ale na przykład, mm -hmm. czy uważa pan, że to sprawiedliwe, że... Y Heteroseksualny konserwatysta może w ciągu 20 lat mieć trzy małżeństwa, a osoba w związku jednopłciowym nie może zawrzeć w Polsce ani jednego. Małżeństwa. Tak. No wie pani. Małżeństwa jednopłciowe są w wielu państwach wprowadzone, tak zdaje się, że ostatnio w Brazylii, ale w kontekście całego trwania naszej kultury cywilizacji jest to pewne nowum jako instytucja prawna. Nie mówię o praktykach, bo wiadomo, Oscar Wilde, no możemy dużo mówić. E, więc nie wiemy, jaki wpływ na społeczeństwo będzie miało wprowadzanie tych rozwiązań. Ja, jako osoba o nastawieniu konserwatywnym mój argument jest taki, że ponieważ nie wiemy, czy to jest sprawdzone, poczekajmy. Jeżeli będziemy widzieli, że jest OK, to za jakiś czas ewolucyjnie należy to wprowadzać. Jeżeli Są różne widzieli, konserwatyzmy, że co jest OK. No, że to działa w społeczeństwie i jest. Inne jest, społeczeństwo. Tak, to jest, to jest, Tak, że to, jest, że to jest instytucja, która, mhm. e, która się sprawdza która jest pozytywna, no to zresztą też instytucje prawne, czy, czy decyzje polityków, ja uważam, że powinny odpowiadać na głos większości społeczeństwa. W, w tym momencie w społeczeństwie nie ma jednoznacznego poglądu co do tego. Więc mamy w dwa... żadnej kwestii nie ma jednoznacznego No poglądu. tak, ale są większości, mniejszości, wie pani. W tych kwestiach istnieje bardzo duży podział, a społeczeństwo się zmienia. I to zresztą ostatnie wybory pokazały i w ogóle... No, Historia pokazuje, że pewne mm -hmm. poglądy ewoluują w różne strony. Nie, nie jest to tak, że jest zawsze tak jak lewica chce czy jak prawica. To jest mm -hmm. prawda takie meandrowanie i uważam, że instytucje prawne, nie wiem, konstytucyjne, ustawowe, jakie chcemy, powinny. W pewnym trwaniu odpowiadać na te zmiany, ale nie powinno być tak, jak na przykład chcieliby zwolennicy bardzo progresywni, że mimo że nie ma pewnego konsensusu albo chociaż szerszego konsensusu, ja nie mówię, że stuprocentowego, bo jest niemożliwe, tak na 60-70%, więc należy wprowadzić instytucję prawną, żeby kogoś wyuczyć i przymusić. Tak? i oni się przyzwyczają i wszyscy będą akceptowali jakąś praktykę. Ja uważam odwrotnie, że wolę, żeby coś było powszechną praktyką i akceptowaną przy wszystkich. Tak? czyli na przykład coś, co jest powszechnie akceptowane w Warszawie, niekoniecznie jest powszechnie akceptowane w województwie warmińsko-mazurskim, na przykład. Tak? Jak mielibyśmy porównywać. To są dwa różne światy, więc dwie różne, dwa różne sposoby te samorządy będą organizowały swoją przestrzeń. A jeżeli mówimy o Polsce, to też musimy dążyć do pewnego wspólnego mianownika i dopiero później wprowadzać zmiany prawne. To jest, mój, to jest mój argument. Rozmawiamy w walentynki. Dopiero kilka dni temu widziałam w tramwaju, jak dziewczyny publicznie sobie dają buziaki. Po prostu para dziewczyny. No, ja myślę, że w Warszawie to jest powszechne. Zale... Ja widziałem wiele razy. Dobrze. Pary. To w takim razie przejdźmy do mm, twardej polityki. Mhm. W czym pan jest lepszy od Rafała Trzaskowskiego <laughs> lub Magdaleny Biejad, która też będzie kandydować na prezydenta Warszawy? Ale... Dlaczego to na pana warto zagłosować? A dlatego, że ja chcę zaproponować wizję Warszawy, która jest oderwana od ogólnopolskiej polityki, w odróżnieniu od pana Trzaskowskiego. Pani senator Biejad jeszcze nie chce oceniać, bo nie zaprezentowała swojego poglądu. Ja wiem, jakie ma, ma światopogląd, ale nie powiedziała nic konkretnie o Warszawie. Możliwe, że dzisiaj będzie to, to, to ogłoszenie, mhm. z tego co wiem. Pan prezydent Trzaskowski uwielbia tematy ogólnopolskie. Dobrze się w nich czuje, jest politykiem formatu ogólnopolskiego, ale uciekają mu te warszawskie. Ja proponuję politykę zdrowego rozsądku, to znaczy ucieczkę od pewnych właśnie tematów, o których rozmawialiśmy, które dzielą, których każdy ma pogląd taki bardzo mocno osadzony i w zasadzie tutaj nie ma dyskusji, że się przekonamy, tylko trzymamy się czegoś i przerzucamy się argumentami. Ja, I proponuję zajmowanie się sprawami, które wpływają na jakość naszego życia, na to miejsce, w którym pracujemy, w którym mieszkamy, a ich jest bardzo dużo. Czyli skupmy Mamy... się na bezpiecznych chodnikach i. Tylko bezpiecznych chodnikach, ale skupmy się na zlikwidowaniu korków, skupmy się na problemie mieszkaniowym, zastanówmy się, jak miasto naprawdę powinno być bardziej zielone, jakie, w jaki sposób miasto, które jest ogromnym graczem, jeżeli chodzi o ochronę zdrowia w, w mieście, bo poza oczywiście szpitalami marszałka, tam, uniwersytetu medycznego czy ministerialnymi, miasto jest ogromnym graczem, jakie programy przyjąć. Mamy problemy z, z dziećmi, i młodzieżą w, w kontekście ery cyfrowej, popandemicznej, psychiatria dziecięca, psychologia dziecięca, różne zajęcia. Mamy problem z otyłością, więc trzeba, no to wszystko miasto może robić, jeżeli by chciało. Mamy problem z demokracją lokalną, moglibyśmy lepsze rozwiązania przyjąć, żeby bardziej upodmiotowić mieszkańców. O takich rzeczach będę chciał mówić, a nie mogę wszystkiego zdradzić, no bo jeszcze programu nie, nie ogłosiłem. No właśnie, zapowiada pan, że zaskoczy nas interesującymi propozycjami no, dla nadzieję. Warszawy, których się nie spodziewamy po, po konserwatystach, których progresywna Warszawa się nie spodziewa po konserwatystach. Mm -hmm. No i te wybory już 7 kwietnia, dziś mamy 14 lutego, to mniej niż dwa miesiące. 51 dni albo dwa. Hmm. Pan nawet w dniach odlicza. No więc e, proszę mnie zaskoczyć, chociaż jedną rzeczą, nie <laughs> musi być fundamentalna dla pańskiego programu, ale proszę nie zaskoczyć jedną rzeczą taką zaskakującą dla Warszawy. E, nie, nie wiem, czy pani redaktor słyszała o e, aplikacji, o której mówiłem, za którą zostałem skrytykowany, że istnieje aplikacja dla mieszkańców. O tym już pan mówił, że ma pan na myśli inną aplikację, mm -hmm. niż wszyscy. Ale my, nie ma takiej, takiego rozwiązania w Polsce nigdzie, żeby mieszkaniec e, mając coś takiego jak no, na wzór Instagrama miał zdjęcia na przykład, że prezydent albo burmistrz dzielnicy pytają go jakie drzewa chciałby mieć zasadzone no bo będzie remont i y, można mieć ileś tam możliwości i mieszkańcy głosują i nagle się okazuje że pani w ciągu tygodnia oddała pani głosowanie i wiążąco zobowiązała pani prezydenta do no, prawie jak w SimCity, wie Pani, no, do, do uczynienia swojej ulicy takiej jak pani by chciała, to powoduje. Zaraz że... pana nazwą prezydentem SimCity. <laughs> trudno, no wie Pani, już tyle memów jest na mój temat, już trudno, nie będę się tym przejmował Nie będę się przejmował. Ale wie Pani, to taki, w takiej sytuacji mieszkańcy na przykład konkretnej ulicy, jeżeli ktoś jest y, zagorzałym y, fanem jakiegoś gatunku drzew, mogą się zorganizować jak społeczeństwo obywatelskie. Mm -hmm. I w, Przekonywać się, zacząć się spotykać e, i e, takie rozwiązanie przyjąć. No niewątpliwie program. Tak, pan pan dobrze. Okay. Pan Pani, nie Pani, Pani redaktor chciałaby czegoś nowego. Tak. E, niewątpliwie ważnym elementem mojego programu, powiedzmy sobie, będzie za, program, będzie zaadresowany do kobiet. O. I one będą bardzo e, ważne jako cała grupa podmiotowa. E, I to myślę, że jest zaskakujące, bo w. W Programach partii prawicowych, szeroko pojętych, czy nawet centrowych, nie ma nie jest to zagadnienie ujmowane. Ale nie będzie ujęte z punktu widzenia powiedzmy współczesnego feminizmu, ale nie będzie czymś, co lewica mogłaby zarzucić e, prawicy, że sprowadzają kobiety tylko do roli reprodukcyjnej, czy, te, czy też do roli e, kurdomowych. Absolutnie nie, więc to będzie taki, to będzie coś nowego, Czyli ale to nie, no, nie mogę zdradzić. Nie będzie strike kobiet, ani program całuje rączki. O, tak, dokładnie. To będzie coś Aha. innego. Ale tutaj set tajników nie zdradzę, pani redaktor, okay. bo musi być jakiś jakiś suspense. Kandydat PiS z programem zaadresowanym do kobiet. No to rzeczywiście może być ciekawie. I w tym momencie muszę pana zapytać, czy warszawskie szpitale powinny wykonywać legalne aborcje? No to jest kwestia, którą rozstrzygają posłowie, senatorowie, prezydent. Nie, legalne, pytam. Aha, w sensie na Te, podstawie. Które są legalne. No, tak, no oczywiście. No, przecież jest to, jeżeli coś jest zgodne z ustawami, to należy tych ustaw przestrzegać. Mm -hmm. I z wewnątrz PiS dochodzą sygnały niezadowolenia na, na temat pana kandydatury. No Trudno. Nie wiem, czy słyszał pan na przykład, pan Mastalerek, e, szef gabinetu prezydenta, mm -hmm. mówił o panu niesprawdzony kandydat, który nigdzie nie kandydował. To mówił w kropce na DIF fan 24. A anonimowo mówią politycy no, takie gorsze rzeczy. Nazywają pana kaprysem prezesa i kandydatury datem z kapelusza wskazują, że nigdy pan nigdzie nie kandydował. I tutaj, jak pan się do tego odnieść? To teraz tak, odniosę się do tego, co mówi pan Masterek, bo on mówi się pod swoim nazwiskiem i powiem pani redaktor, tak, że ja się z nim zgadzam. On nie powiedział nic innego, jak zdiagnozował pewną sytuację, że to jest zagranie pokerowe ze strony Prawa i sprawiedliwości wystawienie mnie w tych wyborach. Mnie to nie obraża, to jest prawda. No bo nie kandydowałem. Pan jest hazardistą? Bo... Nie, absolutnie nie, ale bardzo lubię Dostojskiego i gracz Dostojskiego, to genialna książka, absolutnie genialna. Muszę do niej wrócić. Ale to to, to, to jest pokerowe zagranie polityczne, ale czasami, no, to rozumiem, że taka, taka była szachownica zostawiona przez pana premiera Kaczyńskiego. Ja zrobię wszystko, żeby do siebie warszawiaków przekonać, żeby pokazać, że umiem kandydować. No, nie uważam, żeby to była też jakaś nieprawdopodobna sztuka, ale w sensie tej diagnozy, którą mówi pastala, pan Mastalerek, ona jest surowa i ostra, zimna i wykalkulowana, ale jest trafna. A jeżeli chodzi o różne plotki, no wie pani, jak to jest w takim dużym środowisku, może nasi słuchacze czy telewidzowie, jak jakby może tego nie czują, bo polityka jest dla nich czymś zewnętrznym. No ale to jest też pewna sytuacja psychologiczno towarzyska no Pewnym osobom się nie, pojaw nie podoba, że ktoś taki jak ja się pojawił. No to się złoszczą, no to ja ich pozdrawiam serdecznie. Mhm. A dlaczego pan nie ma legitymacji PIS? Nigdy nie zabiegałem o członkostwo w żadnej partii. Poza założeniem koła myśli politycznej na Uniwersytecie, to byłem członkiem. Ale należy do prawa i sprawiedliwości. Tak, należy. Więc czemu tego nie sformalizować? No ale ten status bezpartyjności jakoś e, zawsze mi odpowiadał i nie ciążył, i też w mojej ścieżce zawodowej nie był e, ani partii potrzebny, ani potrzebny, tak? Ale więc, więc mam ten status, tak? Ale, no teraz trochę nie... przeszkadza, bo jest pan takim outsiderem. Właśnie na to wskazują ci pan krytycy, że bardziej zasłużeni działacze nie dostali szansy, a dostał ją pan, osoba. No jakby nie mówić z zewnątrz partii hmm. i jeszcze do niedawna z zewnątrz Warszawy, bo wcześniej był pan mm, wojewodą Łódzki. No, pozostawmy już o, 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 z, ważenie tych zasług. Nie mówię o ważeniu tych zasług, to jest bardziej zasłużonych, kto mniej zasłużony, zostawmy e, zostawmy kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Ja myślę, że przeprowadzając dwa województwa przez różne kryzysy, w pandemiczny, uchodźczy, inne, no, to, to też nie jest tak, że jestem osobą bez żadnych zasług. Mm -hmm. Jaka jest pana największa zasługa? Największa? Powie mm -hmm. pani, to ja się tak nie, nie zastanawiam nad no tym, jak ale. Nie poczytuję... mówił pan, że pana wadą największą jest zarozumiałość. Na pewno musi pan mieć ustaloną no swoją największą zasługę. <laughs> ale tak, wie pani. E, bo Nawet bym jakbyśmy się wrócili, to bym powiedział, nie zarozumiałość, tylko dokładnie pycha. Grzech pychy czasem. No tak bym powiedział, ale to wszyscy politycy. To, mm -hmm. to nie ulega wątpliwości. Każdy. Tak, Bez to, wyjątku. No tak mi się wydaje. Mm -hmm. e, że to jest cecha zawodowa. Okay. E, jakbym miał szukać grzechów swoich. E, Wydaje mi się, że znaczy, największym wyzwaniem dla mnie jako osoby publicznej była epidemia COVID-19, bo to było bezpośrednie branie odpowiedzialności za życie ludzi i każdy polityk w tamtym czasie, czy każda osoba na stanowisku decyzyjnym, która musiała brać tę odpowiedzialność, bazowała na wiedzy przekazywanej przez... No, lekarzy, epidemiologów, zakaźników, która na była cząstkowa, bo która była cząstkowa i to było naprawdę, proszę mi wierzyć, bardzo trudna sytuacja i trzeba było wziąć na siebie tę odpowiedzialność i w pewnym sensie mam poczucie, że jakby charakterologicznie sam podołałem temu, temu wyzwaniu, że zrobiłem wszystko, co w mojej mocy, żeby wykonać tę pracę jak najlepiej. A to były naprawdę bardzo mm, trudne dyskusje. Często się mnie pyta, czy ja się boję dyskusji z Rafałem Trzaskowskim. Proszę mi wierzyć, że kiedy mm, na początku epidemii, kiedy e, jeszcze nie było szpitali tymczasowych, tylko tak zwane szpitale jednoimienne, czyli w każdym województwie miał być jeden szpital, w którym mieli się znajdować pacjenci tylko i wyłącznie chorzy na COVID, bo lekarze e, i WHO twierdziło, że no, nie można mieszać innych pacjentów, bo Powoduje to śmierć. Więc proszę sobie wyobrazić, no, że taki szpital trzeba było opróżnić z innych pacjentów. I wiadomo, że są różni pacjenci, są też pacjenci na oddziałach intensywnej terapii. No więc zalecenie było, że trzeba to zrobić po prostu. Tak Ministerstwo zdrowia, wszyscy cała ta rada epidemiczna, tak uważała, więc ja musiałem wziąć i podpisać się pod decyzjami na przeniesieniu pacjentów, którzy są na intensywnej terapii, czyli ich stan zagraża ich życiu, i w każdej chwili mogą umrzeć, musiałem podpisać decyzję o ich przeniesieniu. Tak, Coś wziąć. ryzykowne samo w sobie. No wziąłem odpowiedzialność po prostu za ich życie. Za każdym razem, jak podpisywałem, to było takie z 20 decyzji, to widziałem ich rodziny. Po prostu siedziałem przed biurkiem i widziałem to, ale widziałem, że nie, no muszę to zrobić. Inny, to po prostu trzeba zrobić, tak? Oczywiście. Nie zmarł. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwy, ale proszę powiedzieć, to była chyba najtrudniejsza rzecz, jaką musiałem w życiu zrobić, bo to było po prostu bezpośrednie na swoje nazwisko wzięcie odpowiedzialności, czy ktoś przeżyje, czy nie. A z drugiej strony, gdyby oni zostali w tym szpitalu i COVID by tam był, to by zmarli na 100%. Tak? Więc to, to była tego rodzaju decyzja w sytuacji kryzysowej. No, i w pewnym sensie no, mam takie poczucie, że stanąłem na wysokości zadania, że, że to zrobiłem, bo różni ludzie w sytuacjach kryzysowych, sam to widziałem, różnie się zachowują, i to nie jest kwestia ich profesjonalizmu, tylko to już jest kwestia po prostu psychologii. Pan zaprzecza, ale mówi się, że jest trwa casting na kandydata na prezydenta Polski nie Warszawy i że Pan w nim bierze udział. Pan oczywiście mówi, że to zaszczytna funkcja. Tak tak, słyszałam te wszystkie y, odpowiedzi, ale pan zaprzecza, że pan nie ma takich y, planów. Czy jako prezydent Warszawy, czy może Pan zapewnić naszych widzów, nasze widzki, słuchaczy, słuchaczki? Czy może Pan ich zapewnić jako prezydent Warszawy, lub prezydent Polski? Tak już zróbmy to hurtowo. Nie zrobi nam pan jesieni średniowiecza. A co to znaczy? Bo mi się jesień średniowiecza kojarzy z tą książką Huizingi, zdaje się, która opowiada o życiu w średniowieczu. Takim, pan po, naprawdę po powinien roznaczy. usiąść z Trzaskowskim, powinniście po prostu pokazać swojej biblioteki. To tak. by było po prostu. E, powiem show. tak, mój sztab, bo posiadam bibliotekę, jestem z niej dumny. Mój sztab rozważał to, ale ja nie zamierzam się tutaj z panem prezydentem w tej, w tej postaci. Ale możemy posiedzieć i podyskutować o książkach, to na pewno. No to by było to by było niesamowite. Um, Ale wracając do tego, rozumiem, że, po, żeby nie było, że ja uciekam od pani Żeby się nie okazało, że. Że, że, co, że, że jest pan takim drugim Andrzejem Dudą, który w kampanii prowadzę. 2015 się uśmiechał, pokazywał się z mm -hmm. lap, nie z laptopem, z tabletem mm -hmm. i tak dalej, był taki młody, dynamiczny, super, super, mm -hmm. a potem się okazało, że podpisuje wszystko, co dostaje, wszystkie ustawy no, także to te też, kontrowersyjne. Wie pani, to też jest takie, taka opinia bardzo krytyczna pod adresem pana prezydenta, bo w, tak bardzo dużo ustaw też zawetował za swojego środowisko, z którego się wywodzimy bardzo dużo pretensji do niego. No kilka, z czarnych na przykład. No tak, ale zobaczyć, no, no tak, no ale no, reformy sądownictwa też zawetował i potem też wetował. Ja też ty, ty, ileś tych wet było. Częściowo. Ale, no, ale proszę, w, pa, pa, wróćmy w pamięcią do czasów Aleksandra Kwaśniewskiego, który tam zawetował dwie czy trzy, ale była awantura, ale to tylko raz, prawda? I oczywiście cała historia szorskiej przyjaźni z Leszkiem Millerem, tych napięć, wiadomo, było, tak? No ale był prezydentem, który podpisywał. Bronisław Komorowski również Podpisywał. Także. Yy... Ale wracając, jako prezydent Warszawy na pewno nie, nie dążyłbym do jesieni średniowiecza, w tym sensie, w jakim pani powiedziała w Warszawie, to na pewno nie. Na pewno nie ja bym raczej e, mógł być nudnym prezydentem, bo po prostu bym uciekał od tych tematów, które są emocjonalne. No, na YouTubie najczęściej mhm. są oglądane z tego, co wiem, tak zwane przez młodych ludzi, takie dramy gdzieś tam ludzie kłócą. A ja bym uciekał od tych dram i bym wolał e, coś po sobie pozostawić. Pani ja na przykład ogromnie sobie cenię prezydenta Starynkiewicza, który zostawił wodociągi. Moż to był Rosjanie, który się zakochał w Warszawie, a tu zmarł, jest czczony do dzisiaj, ale on coś po sobie pozostawił. Tak? I uważam, że to, co najważniejsze w polityce, to nie te nasze rytualne dyskusje, gdzie oczywiście wymieniamy poglądy, wartości, każdy z mas, nas ma inne, ale żeby każdy coś po sobie pozostawiał. Tak jak prezydenci Warszawy powinni sobie po sobie coś pozostawiać, co jest trwałym śladem i służy dużo, dużo później niż oni ich kariery polityczne. No i tak zachęcał do siebie Tobiasz Bocheński, e, nudny kandydat na prezydenta Warszawy, to żart oczywiście, kandydat z Prawa i Sprawiedliwości, a z państwem żegna się Anna Dryjańska, to była rozmowa dnia. Dziękuję. Dziękuję, miłego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku.